czasem wydarzenia, które się dzieją, albo dana chwila prowadzi do tego, że musimy zupełnie inaczej postąpić. Bernadetta w Lourdes zobaczyła Matkę Bożą i później cała historia się odmieniła. Teraz myślę, że jak tak patrzymy też na papieża Franciszka, to jego słowo, które przepowiada, ono pokazuje trochę inną perspektywę, której jesteśmy przyzwyczajeni. Czasem tak jakby włożył kij w mrowisko i nagle my zastanawiamy się, jak na daną sytuację w ogóle odpowiedzieć. I to w różnych kwestiach. I myślę, że to jest dobre, jeśli ktoś wyprowadza nas z takiego jakiegoś zwyczajnego, byśmy powiedzieli, błogostanu, że wszystko jest fantastycznie, wszystko jest dobrze, wszystko jest poukładane. Pan Bóg ma swoją drogę i jak spojrzymy na tę dzisiejszą Ewangelię, to wędrowanie Pana Jezusa, no to zobaczymy, że On nie jest tym, który ze wszystkimi się układa, że na wszystko pozwala, że musi być tak, jak było od zawsze. Nie. To nie są słowa Pana Jezusa. I nie chodzi o to, żeby teraz wszystko zrewolucjonizować, żeby wiara była zupełnie inna, ale nie można być człowiekiem, który sztywnie trzyma się jakiejś zasady, bo to nie jest duch Ewangelii. My mamy być tymi, którzy po prostu mają serce. I dzisiaj zobaczmy, jak wiele zastanawiamy się, szczególnie możemy być bardzo rygorystycznie nastawieni do różnych naszych praktyk, tak? Często powtarzającym się problemem w Kościele, który urasta czasem do niesłychanej rangi, jest to, czy mam jeść mięso w piątek, czy nie. Czy mam iść na zakupy w niedzielę, czy nie. Czy sklepy mają być otwarte, czy nie. O tym się teraz bardzo mocno dyskutuje i wcale to nie jest takie, byśmy powiedzieli, łatwe do rozwiązania. Nie dam odpowiedzi. To odpowiedź każdy musi sam sobie znaleźć. Ale jak spojrzymy na Pana Jezusa, to co On mówi? On mówi o tym, że miłosierdzie jest ważniejsze od ofiary, że to nie jest szabat ustanowiony, nie jest człowiek ustanowiony dla szabatu, ale szabat jest dla człowieka. Czyli wszystko, co jest wokół nas, ma służyć dobru drugiemu człowieka. Jeśli chodzi o dobro człowieka, jeśli chodzi o moje, twoje dobro, jeśli chodzi o miłość, to czasem, byśmy powiedzieli, najważniejsze przykazanie, najważniejsza jakaś praktyka, zasada, którą chcielibyśmy wypełnić, ona nie może być ważniejsza niż człowiek, nad którym trzeba się pochylić. Tym, który jest chory, który czegoś potrzebuje, może wtedy to wszystko nas wybije z rytmu, w którym do tej pory żyliśmy, żeby nagle zobaczyć, że chodzi o coś innego, żeby zobaczyć, gdzie jest moje serce. Faryzeusze zostali wybici z tego. Czy ja pozwolę, żeby Pan Jezus mi pomógł w tym odkrywaniu wiary, nie przykazania, ale wiary, miłości, dobra i pójścia tak naprawdę za Nim.